Jedziesz samochodem. Jest późna noc, pada deszcz. Droga jest długa, kręta, śliska. A ty, co tu dużo nie mówić, nie spałeś za dobrze, jesteś po prostu zmęczony. W pewnym momencie przed maskę wyskakuje ci jeleń. Natychmiast próbujesz skręcić kierownicą instynktownie, żeby nie zrobić zwierzęciu krzywdy. Niestety tracisz panowanie nad pojazdem i ogarnia cię ciemność. Następne, co pamiętasz, to jak stoisz na ulicy. Tej samej ulicy, po której przed chwilą jechałeś. Nie pamiętasz, jak wydostałeś się z samochodu. Nie pamiętasz tak naprawdę, co się stało. Ostatnie, co pamiętasz, to jak siedziałeś w samochodzie i wyskoczył ci ten nieszczęsny jeleń. A teraz, jakby nigdy nic, stoisz na jezdni. Cały i zdrowy. Ale co to? Spostrzegasz, że twój samochód jest dobrze pokiereszowany. Niestety, ale wygląda na to, że chcąc uchronić zwierzę, wjechałeś na drzewo i, jak to się mówi w slangu, zawinąłeś się dookoła niego. Widzisz bardzo dużo krzątających się ludzi. Jest straż pożarna, jest pogotowie, jest pełno świateł, syren. Ludzie coś robią. Podchodzisz bliżej, zauważasz, że reanimują jakiegoś człowieka. Bardzo mocno krzyczą, ekscytują się, mówią: zostań z nami, zostań z nami, nie odchodź, no dawaj, człowieku! Podchodzisz bliżej, spoglądasz? Jezu! To jesteś ty! Ci ludzie reanimują ciebie, a ciebie, który stoisz obok i na to wszystko patrzysz, to wszystko jakoś tak nie za wiele obchodzi. Jesteś dziwnie spokojny, masz uczucie niesamowitej lekkości, szczęścia, masz uczucie, tak jakby wszystko działo się tak, jak się dziać powinno, jakby wreszcie dopełniło się coś ważnego i nieuchronnego, ale niesamowicie pozytywnego. W pewnym momencie dostrzegasz dziwny tunel. Tunel wyglądający jak wir, ale taki dziwny, taki pojawiający się nie w wodzie, tylko w powietrzu i jakby pionowy. Do tego bardzo, bardzo głęboki, w którym gdzieś na końcu majaczy światło. Zostajesz wciągnięty do tego wiru. Nie możesz się oprzeć, ale to, że coś cię wsysa, coś cię porywa, kompletnie nie wzbudza w tobie negatywnych emocji. Wręcz przeciwnie, jesteś cały czas spokojny, jesteś cały czas szczęśliwy. Masz wrażenie, że podążasz tam, gdzie twoje miejsce. Nagle gdzieś w oddali, w tym kręgu światła, które jest na końcu tunelu, dostrzegasz postać. Postać, która tak przypomina Jezusa. Tego samego Jezusa Chrystusa, o którym uczyła cię matka czy babka, o którym, jeżeli chodziłeś, dowiadywałeś się na lekcjach religii. Bije od niego niesamowita, bezwarunkowa miłość i akceptacja. Coś, czego doświadczyłeś dawno, dawno temu od swojej własnej matki, ale przez trudy życia, konflikty, zło, zapomniałeś już, jak to jest. Ta miłość, ta akceptacja ogarnia cię niesamowicie. Czujesz się szczęśliwy. Chcesz podążać tym tunelem, chcesz podążać do tej istoty. Niestety, tuż przed istotą, tuż przed
możliwością spojrzenia na drugą stronę tunelu, słyszysz głos. Synu, twój czas jeszcze nie nastał. Wracaj. Nagle ten sam tunel, który przed chwilą jeszcze ciebie wciągał, zaczyna się wypychać. Zostajesz z niego wyrzucony jeszcze szybciej, niż byłeś do niego wciągnięty. Zostajesz wywalony z powrotem do rzeczywistego świata i widzisz tą sytuację, która była przed chwilą, tyle że tak jakby trochę później. Ludzie obecni zaczynają być powoli zrezygnowani, zmęczeni. Akcja reanimacyjna chyba powoli zaczyna dobiegać końca. Jednak, tak jak wcześniej wciągało ciebie do tunelu, tak teraz wciąga ciebie do ciała. Twojego własnego ciała, które jednak wcale nie wydaje ci się tak kuszące i fajne. Ono jest wręcz odpychające. Ono jest niczym stare, znoszone, brudne i trochę zasyfiałe ubranie. Coś, co jest twoje, coś, co poznajesz, coś, co akceptujesz i nawet trochę kochasz, ale coś, czego za cholerę nie chcesz na siebie założyć, a właśnie takie masz uczucie, jakbyś przyoblekał, zakładał ciało. Wciąga cię do twojego ciała. Następne, co pamiętasz, to przeraźliwy ból klatki piersiowej. Pewnie w czasie reanimacji połamali ci kilka żeber i słyszysz głos. Głos szczęśliwego ratownika medycznego, który mówi: mamy go. Udało się. To, co przed chwilą usłyszałeś, to jedna z typowych opowieści, ale nie jedyna, którą opowiadają ludzie twierdzący, iż doświadczyli tak zwanego NDE, czyli Near Death Experience, czyli wrażeń z pogranicza życia i śmierci. Pewne elementy są tam charakterystyczne, jak na przykład wrażenie opuszczenia ciała, wrażenie patrzenia na wszystko z boku, ale pewne już nie do końca. To, o czym przed chwilą mówiłem, tunel, wcale nie zawsze musi się zdarzyć. To, jeśli się tunel zdarzy, to, co jest po drugiej stronie tego tunelu, też nie zawsze jest takie same w opowieściach. To, co jest natomiast takie same, to to, że osoby, które wróciły chyba z podróży do zaświatów, bardzo mocno się zmieniają. Większość staje się dużo bardziej metafizyczna, mistyczna, uduchowiona, czasem religijna, nawet często religijna. Niektóre jednak osoby stają się bardzo apatyczne, lękliwe, wręcz jakby przerażone tym, co według nich być może czeka ich po śmierci, bowiem nie wszyscy doświadczają czegoś tak pozytywnego. Ale o tym będzie za chwilę. Najpierw muszę powiedzieć to, co bywalcy kanału Wideoprezentacje na pewno już wiedzą, ponieważ jest co prawda blednąca, ale jednak obecna zielona poświata. Ponad 8 minut temu minęła 21, a na ostatniej spiskowej teorii w niedzielę udało wam się wbić 5000 łapek w górę do wtorku do północy, a to znaczy ni mniej, ni więcej tylko to, że mamy nie niedzielę, czyli dodatkową spiskową teorię, którą dostajecie właśnie za to, że do wtorku do północy lub szybciej udaje wam się wbić 5000 łapek w górę. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję także tym wszystkim, którzy wyłączyli dla mnie adblocka, żebym mógł zarobić sobie parę złotych na mojej pracy. Nikt nie lubi reklam, ja również, ale to z tych reklam po prostu żyję. Dlatego zależy mi, żeby miały szansę tobie się wyświetlić i żeby miały szansę ciebie sobą zainteresować na tyle, żebyś dał im szansę. Zachęcam także do subskrybowania, na dole jest przycisk subskrybuj, zachęcam do naciśnięcia dzwoneczka. Jeżeli naciśniesz przycisk subskrybuj i dzwoneczek, to będziesz dostawał, mam nadzieję, powiadomienia o moich vlogach. Nie zawsze się pojawiają, dlatego proszę, wchodź,
regularnie na kanał, przeglądaj playlisty, dzięki temu będziesz na bieżąco, ale subskrypcje też są bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza dla rankingowania kanałów, a pamiętaj też, że YouTube robi takie wredne rzeczy i potrafi ludziom cofnąć subskrypcje bez ich wiedzy. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i tutaj też proszę łapkę w górę, komentarz oraz udostępnianie linku do tego vloga, gdzie kto może. Kochani moi, wrażenia z pogranicza śmierci i życia, jest to bardzo poważny temat. Jest to temat zahaczający o rzecz jedną z najbardziej ostatecznych w naszym życiu. Rzecz, która dotknie każdego, chyba że spełnią się inne spiskowe teorie, na przykład takie, że dzięki technologii damy radę osiągnąć nieśmiertelność lub kilka innych, prawda? Ale o tym właśnie możecie sobie przejrzeć, przeglądając playlistę spiskowe teorie, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Tych vlogów jest już tam kilkaset, ponieważ spiskowe teorie jest to seria rozrywkowa, którą na waszą prośbę prowadzę już od wielu, wielu lat. To jest 50 vlogów rocznie, bo co niedzielę, prawda? No ostatnio częściej, bo są również nie niedzielę. Przypomnę tylko, że spiskowe teorie jest to seria rozrywkowa. Spiskowe teorie omawiam tak, jak przedstawione są one w internecie. Od siebie dodaję jedynie analizę logiczną, podkreślając jednocześnie, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. A ponadto to, że jakąś spiskową teorię omawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę. Tutaj jednak są bardzo, bardzo poważnie udokumentowane te opowieści, te doświadczenia ludzi, którzy wrócili, wydaje się, z drogi na tamten świat. Można się tylko zastanawiać, i o tym będzie w dalszej części tego vloga, czy to są na pewno aby rzeczywiste doświadczenia tychże ludzi, czy czasem nie są to jakieś, powiedziałbym, majaki, zwidy czy halucynacje po prostu umierającego mózgu. Ale coś, co po prostu ma ułatwić te ostatnie, przerażające chwile życia każdej żywej istocie, po to, żebyśmy odeszli bardziej spokojnie, tylko właśnie odeszli ewentualnie w nicość, prawda, po prostu przestali istnieć, a nie odeszli do zaświatów. Ale o tym będzie w dalszej części tego vloga. Przeczytam także taki ciekawy jakby relacje piosenkarki i autorki tekstów Pam Reynolds z Atlanty, która została ta relacja zamieszczona na Onecie. Link do tej relacji oczywiście znajduje się w opisie, żebyście mogli sobie posłuchać, że takich relacji jest bardzo, bardzo wiele. I to, o czym w tej chwili mówię, czyli te doświadczenia często nazywane śmiercią kliniczną, ale doświadczenie z pogranicza życia i śmierci, często charakteryzuje się jako część OB, czyli out of body experience, czyli doświadczeń spoza ciała, właśnie z tego powodu, iż mamy tutaj element doświadczenia opuszczania własnego ciała. Nie jest to jednak to samo, gdyż tutaj jakby dzieje się to bez naszej woli, mamy bardzo małe możliwości sterowania tym procesem. Jest to, wydaje się, coś zupełnie innego. Jednakże przypominam, że vlog o OB, czyli Out of Body Experience, był już na kanale wideo prezentację. Bardzo możliwe, że był w ostatnią niedzielę i że w tej chwili dostaliście nie niedzielę, jako że wbiliście 5000 łapek w górę pod nim. Jeśli tak, to zapraszam do przejrzenia ostatniej spiskowej teorii. Jeśli nie, jeśli był dawniej, to to zachęcam do przejrzenia dalszych elementów playlisty, moi kochani. I teraz tak. Co mamy zawsze wspólnego w Out of Body Experience? To to, że z jakiegoś powodu człowiek według nauki jest na chwilę martwy. To znaczy, na przykład, wypadek samochodowy, coś, co powiedziałem w tej chwili, jakieś zadławienie, zachłyśnięcie, jakaś operacja, gdzie po prostu w czasie operacji coś poszło nie tak i mamy do czynienia z płaską linią, mamy do czynienia z czymś, co według lekarzy jesteśmy martwi, natomiast próbują oni zrobić coś, co często sami lekarze nazywają sprowadzeniem człowieka z drugiej strony, czyli człowiek jest
trupem, nie żyje. Natomiast poprzez masaż serca i inne wstrzykiwanie przeróżnych substancji próbują oni człowieka, jak sami oni to nazywają, przywrócić do życia. Czyli jest jakiś element, który sprawia, że człowiek nie żyje i z jakiegoś powodu fizycznego do życia wraca, no bo wiadomo, że jak nie wróci do życia, no to nie jest w stanie nam nic opowiedzieć. To jest element stały. Drugi element stały jest taki, że osoba będąca w takim stanie doświadcza obserwacji otoczenia jakby z perspektywy trzeciej osoby. To znaczy, to jest bardzo skomplikowane. Źle się troszeczkę wyraziłem. Zakładając, że my to nasze fizyczne ciało, to obserwujemy wszystko z trzeciej osoby, ponieważ doświadczamy posiadania czegoś, co w metafizyce nazywa się ciałem astralnym. Ludzie wierzący raczej nazywają to duszą. Jakiś byt niematerialny, gdy spojrzy się w lustro lub w taflę wody, taki bardziej rozmyty, jednak posiadający naszą twarz, tylko taki jakby półprzezroczysty, żeby było śmieszniej, trochę tak jak na filmach. Właśnie taki półprzezroczysta istota z naszą twarzą, zwykle bardzo wyidealizowana cieleśnie. Jeśli ktoś na przykład za życia miał jakieś blizny po wypadkach, to już nie ma tych blizn. Jeśli ktoś miał na przykład amputowaną kończynę, to cały czas ma tą kończynę, czyli nie ma jej amputowanej. Tak i z perspektywy tego ciała obserwujemy otoczenie. To ciało zwykle stoi kilka metrów od tego ciała fizycznego, które jest operowane, reanimowane lub coś się w tym momencie z nim dzieje, ponieważ są takie przypadki, że podobno ktoś nawet bez reanimacji jakby zaskoczył i wrócił do ciała, nie musiało być to ciało reanimowane. I te wszystkie rzeczy się zgadzają. I teraz zaczynają się robić pewne różnice. Niektórzy bowiem stoją, patrzą, natychmiast pojawia się tunel, są do tego tunelu wsysywani. Chyba dobre słowo, wsysywani. Następuje wessanie do tego tunelu. Natomiast inni i ich świadectwa dają bardzo dużo takich podwalin pod wiarygodność ich doniesień, mają możliwość pewnego poruszania się po naszym materialnym świecie przed tym, zanim pojawią się kolejne wydarzenia. I na przykład tacy ludzie później donoszą o tym, co się działo na przykład w sąsiedniej sali operacyjnej. Albo informują o tym, jak się zachowywała rodzina, która siedziała pod salą operacyjną. Albo informują o tym, że przed szpitalem zdarzył się wypadek, informują o takich rzeczach, o których mógł wiedzieć tylko naoczny świadek. Na przykład dokładnie wiedzą jakiego koloru kurtkę miała osoba, która uczestniczyła w tym wypadku, lub dokładne rzeczy, które się działy, które nie były podawane przez media. No to, co mówiła na przykład matka do ojca, gdy siedzieli pod salą operacyjną, gdzie w sali było ich dziecko operowane, no to też nie można się to dowiedzieć skąd gdzie. Jest bardzo dużo, powiedziałbym, świadectw dziecięcych. Także to, prawda? I dzięki takim właśnie informacjom, których nie można uzyskać w żaden inny sposób niż przemieszczając się, dużo ludzi uważa, że z tym, że tutaj jednak coś może być na rzeczy. Zwłaszcza, że pojawiają się jakieś tam inne ciekawe informacje, że na przykład ciało w chwili śmierci traci pewną masę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest temat na zupełnie innego vloga, ponieważ analogicznie, znaczy tutaj może właśnie sobie powiedzmy o tym jakby antyteorii, jakby zaprzeczeniu tej teorii, próbę racjonalnego wyjaśnienia. Naukowcy skłaniają się do tego, że wszelkie NDE są niczym innym jak halucynacją umierającego mózgu, halucynacją, która jest inspirowana tym, co widzimy i słyszymy.
Mówiąc krótko, naukowcy sugerują, że mimo tego, że my formalnie to już jesteśmy martwi, to jednak tak naprawdę nie do końca i nasze zmysły cały czas działają, zwłaszcza zmysł słuchu. I dzięki temu te wszystkie rzeczy, które na przykład słyszymy, co się działo na sali, na przykład mamy takie doświadczenie, że wydaje nam się, że unosimy się pod sufitem w sali operacyjnej i że spod sufitu sobie obserwujemy, jak nas reanimują i spod sufitu sobie obserwujemy, jak na przykład kłóci się dwoje lekarzy, jak na przykład instrumentariuszce upada instrument, jak ona klnie takie rzeczy. I my to potem wiemy i potem to opowiadamy tym lekarzom. I ci lekarze robią takie oczy, że człowieku, skąd ty to wiesz? Po pierwsze, to byłeś uśpiony, tak? Więc nie masz prawa tego wiedzieć. Miałeś odcięte zmysły. A po drugie, no sorry, ale właśnie wtedy cię reanimowaliśmy. Ty byłeś martwy, człowieku. No i tutaj jakby sceptycy mówią, że to po prostu człowiek usłyszał. I ta informacja płynąca ze zmysłów była przetworzona przez mózg po to, żeby tworzyć taką halucynację. To trochę nawet działa, to nawet racjonalnie brzmi. Zwłaszcza jeśli ktoś doświadcza takich snów z pogranicza jawy i snu. Ja doświadczam, więc mogę zaświadczyć, że istnieją. I na przykład człowiek jest takim półśnie, jeszcze śpi. Tutaj i jednocześnie słyszy, co się dzieje w realnym świecie. I rzeczywiście w momencie, w którym z powrotem się jakby zapadasz w sen, to te rzeczy, które usłyszałeś w realnym świecie, wpłyną na twój sen. Więcej na ten temat mówię we vlogu o świadomym śnie. Były dwa vlogi na ten temat. A naprawdę dużo, jeśli chcecie, opowiem wam we vlogu pod tytułem Paranormalne zjawiska w moim życiu, które wam obiecałem jako special na 500 000 subów. W tej chwili, gdy kręcę ten vlog, jest coś około 420 tysięcy subskrypcji, więc no jak się sprężycie, to w miarę szybko powinniście dostać to jakby moją część umowy, także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Także tutaj jestem w stanie się z tym jakoś zgodzić. Natomiast nie wierzę w to, że zmysły wyostrzą nam się tak dalece, że będziemy w stanie usłyszeć coś, co mówiła nasza matka do naszego ojca pod blokiem operacyjnym. Tym bardziej nie uwierzę, że jesteśmy w stanie usłyszeć coś, co się działo przed szpitalem. A już na pewno nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zobaczyć, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach zakleja się plastrem ludziom oczy. Nie pytajcie z jakiego powodu, być może dlatego chcę w to wierzyć, że po prostu lekarze nie chcą patrzeć na to, na oczy, które się w nich wgapiają, a być może dlatego, że im mniej światła, tym lepiej. Tutaj prosiłbym, żeby się jakiś lekarz lub lekarka nie wypowiedziała, no ale z zamkniętymi oczami i jeszcze zaklejonymi taśmą naprawdę kiepsko się patrzy, więc to jest niemożliwe. Także tutaj jest ta kwestia taka, bym powiedział, no sugerująca, że rzeczywiście jest to pewien rodzaj postrzegania przy pomocy ciała niematerialnego. Jako chrześcijanin, katolik chcę nazywać je duszą, ale są również inne nazwy. Egipcjanie, starożytni Egipcjanie nazwaliby to Ba, inni ludzie nazwaliby to ciałem astralnym, jeszcze inni nazwaliby to jaźnią, whatever. Nieważne, fajnie na przykład, natomiast fajnie jest wierzyć, że istnieje coś, co przeżywa naszą śmierć. I to są takie pewne rzeczy, bym powiedział, które są tożsame dla wszystkich, znaczy ta możliwość podróży, chodzenia gdzieś dalej, to już jest różna. I teraz tak, drugie bardzo duże rozgałęzienie w opowieściach dotyczy tego tunelu. Po pierwsze, nie zawsze ten tunel się pojawia. Na razie przejdźmy do tych z historii, w których tunel się pojawia. W momencie, w którym tunel się pojawia, charakterystyczne dla opowieści jest to, że jesteśmy do tego tunelu wciągnięci, chcemy podróżować tym tunelem i widzimy światło. Co ciekawe, nie zawsze jest tam Jezus. W ogóle nie zawsze są tam istoty mistyczne, nie zawsze są tam święci, nie zawsze są tam istoty związane z religiami.
równie często jak doświadczenie obecności istoty boskiej, zwykle Jezusa, jeżeli jest to istota boska. Co ciekawe, czytałem bardzo ciekawą opowieść człowieka, który był wyznania mojżeszowego i on również mówił o Jezusie. Zwróćmy uwagę, że według wyznania mojżeszowego no Jezus był zwykłym człowiekiem. Prawda? Nawet dla muzułmanów był prorokiem, ale dla wyznawców judaizmu był zwykłym człowiekiem. A tutaj też, proszę bardzo, był Jezus. Niemniej jednak, równie często jak Jezus przy Bóg, a jeśli Bóg to zwykle Jezus, pojawiają się bliscy. Bliscy zmarli, którzy otaczają taką opieką. Uczucie jest bardzo podobne. Takie uczucie miłości, uczucie opieki, uczucie zaopiekowania, uczucie, że nareszcie tutaj z nami jesteś, jest bardzo podobnie opisywane, przy czym są to bliscy. Babcia, czasem matka, ojciec, dziadek. Ci ludzie, których kochaliśmy, natomiast ci ludzie, którzy są już w zaświatach, jakby z tego wynikało, i po prostu przychodzą nas do tych zaświatów witać, no i w pewnym momencie dowiadujemy się, że niestety musimy wracać i nagle jest bach, odesłanie. I wtedy już wszystko wygląda mniej więcej tak samo. Niektórzy mówią, że udało im się spojrzeć na drugą stronę. Przy czym te informacje, jak wygląda druga strona, to są takie, powiedziałbym, bardzo niespójne, bardzo takie ogólne, wprowadzające się do tego, że jest tam blask, wieczna miłość. I w zasadzie się w tej miłości, blasku upajasz. Tak trochę dziwne to. No, ale powiedzmy, że tak jest. Co ciekawe, i powrót, tak? Co jest natomiast bardzo ciekawe, to i tacy ludzie, którzy wrócą właśnie z doświadczeniem, tak jak ja to nazywam, pozytywnej podróży, zwykle mają takie, potem zmienia się ich życie, są tacy bardziej otwarci, uduchowieni, mistyczni, dobrzy, radości, to jest dobre słowo, radości. Bardzo, bardzo radośni. I tyle. Natomiast zdarzają się opowieści dużo rzadsze, ale się zdarzają, osób, które mówią, że tunel się nie pojawił. Że po prostu się nie pojawił, że mieli możliwość chodzenia po świecie, mieli możliwość rozglądania się, oglądania i nagle zostali do tego ciała z powrotem wessani. Ale są jeszcze rzadsze opowieści, ale istniejące. Ludzi, którzy mówią, że nagle opanował ich taki... Nie było żadnego tunelu, tylko tutaj na świecie nagle ten świat zaczął się robić taki dziwny, taki... Nie było to nic namacalnego, ale oni poczuli jakąś taką obecność, która była zła. To jest chyba najlepsze określenie. Obecność, która była przytłaczająca, obecność, co do której... To jest tak czasem, jak się idzie po ulicy, zwłaszcza w ciemną noc, jakąś ciemną alejką, i masz takie poczucie, że ktoś za tobą idzie, ktoś na ciebie patrzy ogarnia cię taki przeraźliwy lęk. O, to ci ludzie opisują mniej więcej coś takiego, tylko że ten lęk jest taki na maksa przeraźliwy. Oni zaczynają czuć jakąś obecność. Ta obecność się zbliża, oni mają takie poczucie, że zaraz stanie się coś złego, coś przerażającego i są wessani do tego świata, do ciała i wracają do naszego świata. I ci ludzie zwykle się zmieniają, ale już nie są tacy radośni, tylko zwykle są bardzo przerażeni, zwykle są pochmurni tacy, osowiali tacy. Tacy, jakby się po prostu straszliwie bali tego, co ich czeka. To jest bardzo ciekawe, bo to ewidentnie no, nie da się tego zinterpretować inaczej, jak to, że jedni doświadczyli
powiedzmy, wciągania do nieba, inni pozostawienia w piekle albo w czyśćcu, prawda? Już jak to sobie ktoś interpretuje, co jest czystym, co jest piekłem, to już zostawiam, ale ewidentnie dobre, złe. Co jeszcze jest ciekawe, to to, że istnieje teoria, którą już omawiałem, to jest teoria o Luszu. Weźcie sobie w playlistę spiskowe teorie i wpiszcie sobie Lusz. To jest teoria, która mówi, że... Albo wpiszcie w wyszukiwarce wideoprezentację Lusz. To jest teoria, która mówi, że my tutaj na Ziemi jesteśmy hodowani przez istoty niematerialne, duchowe, niektórzy mówią, że demoniczne, które żywią się naszymi emocjami. Znaczy, żywią się tym luszem tytułowym, przy czym ten lusz wydziela się w przypadku śmierci, a także w przypadku bardzo silnych emocji, zarówno pozytywnych i negatywnych, ale takie jak miłość, strach, wrogość. I są różne istoty, które się różnymi rodzajami tego luszu żywią, bo różne emocje wydzielają różne lusze, że się tak wyrażę. To jest cała teoria. I że my podobno jesteśmy hodowani tutaj po to, żeby produkować ten lusz. I w ramach tej teorii jest bardzo ciekawa jakby taka subteoria, która mówi, że ten tunel, który my którego my doświadczamy, to wcale nie jest tak, że to jest przejście do zaświatów, gdzie będziemy mieli bardzo, bardzo dobrze, tylko to jest pewien system kontrolny po to, żebyśmy się my nie wyzwolili z systemu reinkarnacji. Chodzi o to, że tu na Ziemi, wszystko jedno, czy ta Ziemia jest materialna, czy niematerialna, whatever, nasze dusze są hodowane w ciałach po to, żeby pozyskiwać z nich lusz. I cała ta opcja z tym tunelem jest po to, żeby na nowo wrzucić duszę do pewnego zbiornika, a następnie wcielić ją w kolejną istotę po to, żeby ona mogła cierpieć, cieszyć się, w końcu umrzeć, po to, żeby wytworzyć jak najwięcej luszu. I ta teoria mówi, że wcale nie należy podążać w stronę światła, bo to jest pułapka. Natomiast jeśli się światło nie pojawi, to według nich dobrze. Tyle tylko, że te istoty, które się nami żywią, wcale nie chcą, żebyśmy my się wyzwolili, tylko te złe istoty będą chciały po nas przyjść i nas do tego tunelu wrzucić. Ale to jest taka jakby subteoria, obejrzyjcie sobie tą teorię o Luszu, moim zdaniem ona jest bardzo, bardzo ciekawa. A teraz pozwolę sobie przeczytać świadectwo właśnie Pam Reynolds, które znalazłem na Onecie. Tytuł... Osoba, która napisała ten artykuł, to Piotr Cielebiaś. Piotr Cielebiaś jest autorem tegoż artykułu. Natomiast tytuł to Piosenkarka umarła na stole operacyjnym, widziała wszystko z sufitu. Przeczytam ten fragment jej świadectwa. Na początku lat 90. 35-letnia wówczas kobieta zaczęła skarżyć się na zawroty głowy, napadową utratę mowy i paraliż. Tomografia komputerowa wykazała wielkiego tętniaka w pobliżu pnia mózgu. Szczegółowa diagnoza brzmiała jak wyrok. Zwyrodnienie było nieoperacyjne. Usunięcie go przy pomocy konwencjonalnych metod chirurgicznych było zbyt ryzykowne i groziło przerwaniem ścianek naczynia. Reynolds zdecydowała się na jedyną dostępną alternatywę. Rzadko przeprowadzany w USA zabieg, podczas którego miała zostać wprowadzona w stan głębokiej hipotermii. Operacji usunięcia tętniaka podjął się Robert F. Spetzer, urodzony w 1944 roku z Borough Neurological Institute w Phoenix. Wybitny neurochirurg, specjalista od guzów wewnątrzczaszkowych i profesor akademicki.
Technika znana jako DHCA polegała na obniżeniu temperatury ciała pacjentki do zaledwie 10 stopni. Przypominam, że standardowa temperatura to 36,6. Odprowadzaniu krwi z mózgu, wstrzymaniu pracy serca i indukowaniu stanu przypominającego śmierć kliniczną, podczas którego można bezpiecznie zoperować naczynie. Spetzler tak wyjaśnił cel tej praktyki. Chcieliśmy, by jej mózg przestał pracować. Nie chodziło o jego uśpienie, ale zatrzymanie wszelkich funkcji metabolicznych. Latem 1991 roku Reynolds trafiła na stół operacyjny. Po zaaplikowaniu anestetyków zaklejono jej oczy taśmą, a w uszach umieszczono słuchawki emitujące głośne klikanie, co miało pomóc w monitorowaniu aktywności jej mózgu. Z organu odprowadzono wkrótce krew, a serce kobiety przestało bić. Zapis sygnału encefalografu był płaski. Z medycznego punktu widzenia Reynolds była martwa. Wokół stołu, na jakim leżała w hałasie przypominającym pracę dentystycznego wiertła, krzątało się kilkanaście osób. Wkrótce u operowanej pojawiły się problemy naczyniowe, ale chirurgom udało się powstrzymać, otworzyć jej czaszkę i usunąć zmianę chorobową. By obniżyć poziom stresu wśród personelu, na sali grała muzyka. Z odbiornika leciał m.in. The Eagles, Hotel California. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wszystko to z perspektywy sufitu widziała i słyszała Pam Reynolds. Wyssanie z ciała. Podczas operacji ze świadomością kobiety, której mózg i zmysły były w stanie dezaktywacji, co bardzo ważne, zaczęło się coś dziać. Pamiętała, jak w pewnym momencie zorientowała się, że jest przytomna i spogląda komuś przez ramię. Był to lekarz. Wcześniej coś wyrzuciło ją z ciała, które widziała teraz na stole operacyjnym. Pamiętam tamten dźwięk. Brzmiał jak D. Kiedy się w niego wsłuchałam, poczułam, że coś wysysa mnie z ciała przez głowę. Im dalej wychodziłam, tym dźwięk był intensywniejszy. Poczułam, że jest to droga, którą należy pójść, wspomniała. Rok później, po rekonwalescencji, Reynolds szczegółowo opisowała Spetzlerowi przebieg operacji. Widziała, jak chirurg tnie jej czaszkę przy pomocy pneumatycznej piły do kości. Słyszała, jak kobiece głosy mówią o jej wąskich żyłach i tętnicach. Obserwacje poczynione w tym stanie były jasne, konkretne i pełne detali, wspomina w książce The Best Evidence dziennikarz Michael Schmicker. Reynolds trafnie opisała również użyty przez lekarzy sprzęt, piłę do kości, model Midas Rex, jej wymienne ostrza, respirator. Spetzer przyznał, że nie wie, jak wytłumaczyć to z punktu widzenia nauki. Z powodu zaklejonych oczu i dźwięków w słuchawkach, a przede wszystkim potwierdzonego m.in. przez EEG, braku aktywności mózgu, Reynolds nie mogła śledzić przebiegu operacji. Świat poznał jej sprawę w 1998 roku w książce Michaela Saboma, kardiologa i długoletniego badacza NDE, czyli Near Death Experience, czyli doświadczeń z pogranicza życia i śmierci, który szczegółowo przeanalizował i jej przypadek. Jednak wyjście z ciała i oglądanie siebie z góry było tylko uwerturą dla dalszej części doświadczenia. W momencie, kiedy lekarze zaczęli obniżać temperaturę ciała Reynolds, otworzył się przed nią portal w zaświat. Doznanie to artystka przyrównała do wpadania w wir albo szybkiej jazdy windą. Pojawiło się odczucie, ale niecielesne, niefizyczne. Przypominało przebywanie w tunelu, tyle że nie był to do końca tunel.
opisywała. W pewnej chwili na początku tego doświadczenia zdałam sobie sprawę, że woła mnie zmarła babcia. Głos nie brzmiał normalnie, był wyrazisty, dużo bardziej wyrazistszy od dźwięków w realnym świecie. Miałam wrażenie, że babcia chce, żebym do niej przyszła, więc pokonywałam dalej ciemny szyb, na końcu którego widać było powiększającą się w każdą chwilą kropelkę światła. Zauważyłam potem, że z blasku wyłaniają się sylwetki. Były jakby ze światła, a jasność przepełniała wszystko wokół. Zaczęły się pojawiać formy, które rozpoznawałam. Jedną z nich była moja babcia. Nie wiem, czy była to rzeczywistość, czy jakaś projekcja. Wyglądali jak za życia. Poznałam wiele osób. Wujka Gieńka, ciotkę Megi. Widziałam też dziadka od strony ojca. Wydawało się, że otaczają mnie oni szczególną opieką. Kobieta czuła, jakby zmarli karmili ją jakąś wzmacniającą formą energii. Wiem, że niektórym to wyda się śmieszne, ale to nie było odczucie fizyczne, mówiła. Tak jak wielu innych ludzi, którzy przeżyli NDE, Reynolds została jednak zatrzymana na granicy życia i śmierci. Nie pozwolili mi iść dalej. Zostało mi to zakomunikowane. Wujek przekazał, że odprowadzi mnie z powrotem przez tunel. Nie chciałam tego, ale wydawało mi się, że tkwię tam już za długo. Czułam odpychanie. Ciało mnie przyciągnęło, a tunel wypychał. Relacjonowała, oddając, że wszystko skończyło się, gdy lekarze zaczęli przywracać jej ciału funkcje życiowe. No właśnie, moi kochani. No właśnie. Reynolds wróciła na stałe do życia, zmarła dopiero 22 maja 2010 roku. Chciałbym poznać waszą opinię, którą mam nadzieję napiszecie mi w komentarzach, zarówno na Facebooku, jak i tutaj na YouTubie. Co o tym myślicie? Czy jest to element, nazwijmy to, naturalny, ułatwiający odejście, ale nie odejście w zaświaty, tylko odejście z tego świata, po prostu przejście do nicości. Czyli jest to element, który ma ułatwić ludziom, być może nie tylko ludziom, po prostu umieranie. W znaczeniu przechodzenie do nicości. Czy też jest to może jakaś... I po prostu są to zwidy, są to po prostu pewne majaki, czy też może jednak jest to pewien element przechodzenia w zaświaty w znaczeniu metafizycznym, czyli z jednego życia do drugiego. A może wierzycie w teorię luszu? Piszcie proszę w komentarzach. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!